Stowarzyszenie Mieszkanicznik. Piąty kongres. Dwa dni, 17 prelegentów, 17 tematów, ponad 300 osób. Dwa razy w roku, to jest niesamowita okazja na to, żeby tutaj spotkać, porozmawiać się. Mimo, że kupiłem pierwsze mieszkanie za najem wcześniej, to trochę przyjeżdżałem na oczy i uświadomiłem sobie, że to nie powinniśmy pracować dla pieniędzy, tylko pieniądze powinny pracować dla nas. Sławek mówi, że odchodzi z pracy, bo zainwestował w nieruchomości. A kolega mówi, no wiesz, ja kupiłem, mam nieruchomości w Zakopanem i dom w Zakopanem. No dobrze, no masz ten dom w Zakopanem i co? No właśnie związku nie widzę, no bo mam ten dom w Zakopanem, narty tam trzymam i związku nie widzę. Więc to jest jakby... Są strasznie różnice jakby mentalne. Polecam przyjazd na kongres. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na następny kongres, żeby porozmawiać, po prostu skorzystać z najważniejszej części, czyli networkingu, gdzie można z inwestorami w kolorowych, niezobowiązujących spotkaniach porozmawiać o inwestycjach, o ich po prostu doświadczeniu. Jest osób na sali? 300, każdy za najmniej 60, czyli mamy dostęp do... 18 tysięcy. Jest to miejsce, gdzie przyjeżdżają ludzie z ogromną pasją, co jakby widać i czuć, i ci, którzy wolą robić niż mówić. Postanowiliśmy, że będziemy też szukać okazji hurtowych, albo raczej tworzyć je. Tak? Czyli na przykład zakup kamienic, czy całych bloków. Rozwiązujemy tam kilkadziesiąt różnych problemów. Tutaj przeciekające krany, tutaj jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, spółdzielnia coś tam źle naliczy, tak? Ostatnio mieliśmy taką... Rzadko nas już coś zaskakuje. Zaczęłam się trochę niepokoić. Zadzwoniłam do mojego męża i mówię tak, wiesz co, jestem tutaj w mieszkaniu u ojca. Jakaś dziwna sytuacja. Gdybyś zadzwonił do mnie tam, nie wiem, za 20 czy za 20 minut i by mnie odbierała, to wiedz, że jestem tutaj i tutaj. Szukałam ludzi, którzy tak samo jak ja mają nieruchomości, je wynajmują i mogą się ze mną podzielić swoim doświadczeniem i spostrzeżeniami. Ja wierzę w to, że jakby to stowarzyszenie ma niesamowitą siłę, a ta siła jest w nas. Od czasu czwartego kongresu pomogliśmy 48 inwestorom w zakupie, powiedzmy, około prawie 90 mieszkań. My mamy 100% ściągalność należności. Nie mamy żadnych przeterminowanych należności. To oni zgodzili się. Oni to nie są tylko teoretycy. Przede wszystkim, powiedzmy, to są praktycy, którzy swoje doświadczenie praktyczne wam dzisiaj i jutro przekażą. Serdecznie dziękuję. Do zobaczenia na warsztatach. Bardzo pożyteczny na pewno kongres dla mnie, ponieważ od niedawna dopiero, powiedzmy, jakoś się tam interesuję i zajmuję nieruchomościami. I po tych dwóch dniach zaledwie czuję się, powiedzmy, w jakimś stopniu kompetentny już, żeby zajmować się tym dalej i rozwijać w zakresie nieruchomości. Stowarzyszenie Mieszkanicznik. Cywilizujemy polski rynek najmu.